Gdzie ona jest? Słyszysz mnie? Mów, gdzie ona jest! Wykrzyczała, mimo pewności, że Michael też nie zna odpowiedzi na to pytanie. Zrobiła krok w tył i założyła ręce na piersi. Nie mogła się uspokoić, nie mogła myśleć. Oddychanie przychodziło z trudem. Podeszła do niego i uniosła rękę. Nie mogła zrobić nic innego, by zmusić go do mówienia, by uwolnić się od pochłaniającej wnętrze pustki. Pytam ostatni raz, gdzie ona jest? Mężczyzna siedział oparty o spoconą ścianę i co chwilę przymykał oczy. Był równie zagubiony i wyczerpany jak ona. Błąkali się po kamiennym labiryncie od ponad 10 godzin bez przerwy, bez jedzenia, bez wody. Nie chcieli się zatrzymywać, bo to oznaczałoby przegraną. Michael nie lubił przegrywać. Lisa również. W końcu jednak zmuszeni byli odpocząć. Choć na moment odpłynąć w bezpieczne miejsce, pozbierać ostatki człowieczeństwa i sił, które im jeszcze zostały. Ja naprawdę, zaczął cicho Michael. Ja naprawdę nie wiem. Nie kłam, krzyknęła Lisa. Trafili tu przecież z własnej woli. Nikt ich nie zmusił. Sami chcieli odkryć, co znajduje się w tej przeklętej jaskini niecałe 100 kilometrów od ich miasteczka. Zeszli tunelem śmiejąc się i żartując, że mogliby zostać prawdziwymi łowcami duchów. W końcu to miejsce zostało uznane za nawiedzone. Nicole też się wtedy uśmiechała, chociaż jej wyraz twarzy nie zdradzał aż takiej pewności jak u pozostałych. Przecież nic nam się nie stanie, zapewniała Lisa i szła przodem, jakby rzeczywiście niczego się nie obawiała. Jesteś moją siostrą, czy nie? Jestem, odpowiedziała cicho Nicole. To nie marudź, tylko otwórz się na przygodę. Przyjaciele schodzili coraz głębiej. Zapach mokrej ziemi i pył unoszący się w powietrzu drażnił ich śluzówki. Zupełnie nie byli przygotowani na taką wyprawę. 3 ledwie litrowe butelki wody mineralnej i orzeszki ziemne nie wystarczyły im nawet na 2 godziny. Zobaczcie, coś tu chyba jest. Lisa stała pod ścianą i przesuwała ręką po metalowej listwie. To jakby wrota, wmurowane w kamień. Nagle Nicole poczuła się jeszcze mniej pewnie niż wcześniej. Chwyciła mocno siostrę za ramię. Nie idźmy dalej, wracajmy. Lisa popatrzyła na nią z uwagą. Może szukała w jej oczach czegokolwiek, co potwierdziłoby konieczność wyjścia z tej jaskini. A może właśnie próbowała podjąć rozsądną decyzję, co rzadko się jej zdarzało. Lecz Michael przerwał tę zadumę. Chyba się nie boicie duchów, zakpił z dziewczyn. Lisa strąciła rękę siostry z ramienia i jednym płynnym krokiem przeszła przez metalowe wrota. Michael stał już po drugiej stronie. Ja nie idę, oświadczyła Nicole i otuliła się własnymi ramionami. Naprawdę chcesz wracać sama? Spytała Lisa i pomachała do niej jedyną latarką, którą mieli. Po ciemku? Dodała. Nicole nie miała wyboru. Z drugiej strony, co mogłoby się stać? Przecież jaskinia nie była ani wąska, ani niebezpieczna. Rzeczywiście wyglądała bardziej jak długi, niekończący się tunel. Tylko czy po drugiej stronie było wyjście? Przeszła powoli przez prowizoryczne wrota. Nie poczuła nic. Żadnych przeczuć, chłodu czy dziwnych emocji. Poszli dalej, coraz bardziej oddalając się od powierzchni. Zrobili ledwie kilkadziesiąt kroków, gdy wszystko zaczęło się trząść, a za ich plecami rozległ się przeszywający aż do bólu dźwięk. W jednej chwili cała trójka obróciła się w kierunku metalowych wrót, jednak nie zdążyli nawet zareagować. Ze stalowych listew wypadła gruba zasłona, odcinając im drogę powrotną. Michael puścił się biegiem z powrotem, lecz nie miał szans przytrzymać drzwi. Poza tym wszystko to zadziało się tak szybko i tak niespodziewanie, że nim znalazł się przy wrotach, zamknęły się do końca. Opadł zrezygnowany na ziemię i oparł plecami o spoconą ścianę. Lisa dopadła metalowej przegrody i z całych sił starała się nią poruszyć. Unieść metal, by wydostać się z pułapki. Jednak i to nie przyniosło żadnych efektów. Tylko Nicole stała nadal nieruchomo, obejmując się ramionami. Czułam, że to skończy się źle, wyszeptała i przełknęła niemal szorstką ślinę.
Czułam, że czai się na nas jakieś niebezpieczeństwo. Jej słowa powoli pożerało łkanie. Ja wiedziałam. Wiedziałam, że robimy źle. Dlaczego mnie nie posłuchaliście? Postawa dziewczyny wyprowadziła Michaela z równowagi. Jego oczy stały się niemal czarne, złowrogie i obce. Ruszył, prowadzony wściekłością, i zatrzymał się dopiero parę centymetrów od niej. Skoro wiedziałaś, to po co tu wlazłaś? Krzyknął Nicole prosto w twarz. Panna wszechwiedząca, wiedźma. Michael, przestań już, upomniała go Lisa. To i tak nic nie zmieni. Chłopak ponownie usiadł pod ścianą i przymknął oczy, by ogarnąć emocje. Nicole stała nieruchomo, za to Lisa nadrabiała energią za wszystkich. Chodziła nerwowo raz w jedną, raz w drugą stronę. Próbowała znaleźć jakieś rozwiązanie. Jej logiczny umysł, chociaż tak niedojrzały, domagał się realnego planu. Musimy iść dalej, oznajmiła twardo. Nie możemy się zatrzymywać. Michael wstał z ziemi, opierając się o kamienie na ścianie. Niskie westchnięcie wskazywało na ogromny wysiłek, jaki go to kosztowało. Jednak nie powiedział już nic. Lisa podeszła do swojej siostry i wytarła jej rękawem bluzy mokre policzki. Słuchaj, wiem, że się boisz, ale jeśli tu zostaniemy... Urwała, nie mogąc znaleźć żadnego sformułowania, które nie wiązałoby się ze śmiercią. Zresztą nigdy nie wiadomo, co jest na końcu jaskini, dodała z delikatnym uśmiechem, by podnieść dziewczynę na duchu. Nicole odwzajemniła uśmiech i znów ruszyli w głąb jaskini. Po 2 godzinach marszu skończyła im się woda i orzeszki ziemne, które Michael prawie zawsze nosił przy sobie. Ich oczy zmęczyły się zimnym światłem latarki, a buty były całkowicie przemoczone. Jednak nie mogli się zatrzymać. Nie mogli. To oznaczałoby, że się poddają, a przynajmniej przestają walczyć. Nawzajem pocieszali się i dodawali sobie siły. Chwilami zaczynali nawet śpiewać stare harcerskie piosenki, by po chwili maszerować w milczeniu, każde pogrążone we własnych myślach. Gdy dotarli do miejsca, w którym tunel rozchodził się na 2 korytarze, automatycznie wybrali lewy. Nikt nawet nie zadawał pytań. Tak bardzo wierzyli w to, że nie zostaną tu na zawsze. Całkowicie wyłączyli myślenie. Takich przejść mijali jeszcze wiele, jednak za każdym razem reagowali zupełnie tak samo. Raz lewy korytarz, raz prawy, środkowy i znów lewy. Te wybory nie miały dla nich żadnego znaczenia. Błąkali się po tym kamiennym labiryncie przeszło 10 godzin. W końcu zdecydowali się odpocząć. Usiedli pod ścianą, jedno obok drugiego, i powoli zapadali w sen. Nie był to sen najwyższej jakości, płytki i lekki, z racji na niewygody, które im dokuczały. Mimo to sen bardzo regenerujący. Po jakimś czasie Lisa zerwała się niemal na nogi. Nagłe przeczucie, chociaż nigdy ich nie miewała, zalało jej wnętrze jak palący kwas. Rozejrzała się w ciemności. Michael, włącz latarkę, rozkazała. Kiedy chłopak oświetlił stojącą na środku tunelu Lisę, od razu zorientowali się, że coś było nie tak. Gdzie ona jest? Słyszysz mnie? Mów, gdzie ona jest! Wykrzyczała, pewna jednak tego, że Michael nie poda jej tej informacji. Zrobiła krok w tył i założyła ręce na piersi. Nie mogła się uspokoić, nie mogła myśleć. Oddychanie przychodziło z trudem. Lisa czuła w środku, że zachowuje się okropnie, ale musiała zrzucić na kogoś winę za to, że jej siostra zniknęła. Pod ręką miała tylko Michaela, któremu cała ta sytuacja mocno dała w kość. Nie był już tak waleczny jak na początku. Nawet odpowiadanie półsłówkami sprawiało mu ogromny kłopot. Ja naprawdę nie wiem. Ostatkami sił doczłapali do końca jaskini. Widzieli to światełko w tunelu już od dłuższego czasu. To nie był jednak wystarczający impuls, by odczuli radość. Nicole przepadła, a oni byli tak wyczerpani, że nawet jej nie szukali. Czy mogła zawrócić? Przebudzić się, przerażona, i ruszyć pędem w przypadkowym kierunku? Gdy Lisa i Michael wydostali się na powierzchnię,
Świeże powietrze otrzeźwiło ich umysły. Pobiegli do najbliższej drogi i zatrzymali pierwszy jadący samochód. Na posterunku policji opowiedzieli wszystko, a starszy policjant zrobił resztę. Specjaliści przeszukali większą część jaskini wielokrotnie. Chociaż warunki były tak ciężkie, że zajęło im to wiele dni. Psy tropiące przeczesały okolice. Podjęto wszystkie próby odnalezienia Nicole. Niestety na próżno. Dziewczyna zapadła się jak kamień w wodę. Jednak zeznania Lisy i Michaela na temat tego, co się wydarzyło, nie były spójne. Chłopak zaprzeczył, by widział jakiekolwiek listwy czy metalowe drzwi. Zamiast tego upierał się w niemal histerycznych atakach, że w pewnym momencie poczuli duże wstrząsy i część tunelu się zawaliła, a jeden z kamieni uderzył go w głowę. Ze względu na obrażenia albo traumę, jakiej doznał, niczego, co zdarzyło się później, nie pamiętał. Po długim czasie Lisa przestała, zresztą zupełnie niesłusznie, obwiniać Michaela za zaginięcie siostry. Wyrzuty sumienia zelżały. Wyjechała do innego miasta i zostawiła przeszłość za sobą. I tylko nocami śni jej się ciągle scena przy wrotach. Jednak w tym koszmarze Nicole przez nie nie przechodzi. Zostaje w pierwszej części jaskini. Stoi nieruchomo, nie reaguje na wołanie siostry. A kiedy metalowe drzwi się zsuwają, Lisa traci ją z oczu. I wtedy orientuje się, że widziała ją po raz ostatni.